Jarmark Bożonarodzeniowy w Pieszycach odbył się 18 grudnia w Centrum Kultury. Jak co roku nie zabrakło wystawców, którzy przywieźli wiele smakołyków, ozdób świątecznych i innych drobiazgów, nierzadko wykonanych własnoręcznie. Dopisali także pieszyczanie, którzy licznie przybyli zaopatrzyć się na święta i miło spędzić czas. Reprezentuję Tajny Klub na Ratunek Potrzebującym Zwierzętom. Mamy na stoisku różne rodzaje pierniczek, herbatkę, mamy też kawę, dodatki do tego, więc zapraszamy. 4 osoby przygotowały wszystkie rzeczy na jarmarku. Pomagała mi mama, jeszcze innych przyjaciółek też mama. Zajęło nam to miesiąc, jakieś tak koło miesiąca. Zbieramy na Stowarzyszenie Zwierząt w Dzierżoniowie. Klub powstał w Szkole Podstawowej nr 1, tutaj w Pieszycach. W nim jest kilka osób i właśnie mamy na celu ratowanie zwierząt. Czy oprócz wystawienia się na jarmarku prowadzicie jakieś zbiórki żywności dla zwierząt? Mamy w planach, ale na razie to jest nasza jedna akcja. Cieszymy się bardzo z tego, że możemy pomóc zwierzętom i mam to we krwi, że mamy pomóc i że pomagamy z całego serca. Zrobiliśmy piękne stoisko, wszystkie dziewczyny się bardzo starały, mamy piękną jedną panią, która ona wszystko wymyśla, pokazuje nam, a wszystkie dziewczyny są takie bardzo chętne i robimy, no mieliśmy nie przyjść, ale jak tu nie pokazać, co my potrafimy zrobić. Piękne choinki robione z wikliny, piękne bombki zrobione, takie aniołki mamy robione, takie diabełki, takie mówimy na nie diabełki, ale to nie są diabełki, to są piękne rzeczy. Przygotowywaliśmy się bardzo szybko, bo mieliśmy nie przyjść. W ciągu jednego miesiąca pracowaliśmy bardzo ciężko i w klubie, i w domu. Wszystkie dziewczyny były bardzo chętne, zorganizowane, także ciężkośmy pracowali na nasze wystawy. Najchętniej kupują choinki kręcone z wikliny i w tym roku prezentują się najlepiej choinki białe z dekoracją czerwoną. Już myślimy o jarmarku wielkanocnym, już musimy mieć pomysły, co będziemy robić, żeby po prostu zaskoczyć wszystkich, czym my, co my robimy. My nie ściągamy z internetu, my wyciągamy z głowy. Na naszym stoisku reprezentujemy Pieszycką Harcerską Organizację Podziemną Szkołę, na którym sprzedajemy ciasta, które zostały przyrządzone przez rodziców uczniów z naszej szkoły. Jak na sam start jarmarku, to dużo osób już kupiło. Już nie mamy ponad 4 ciast. W naszym mieście, ogólnie nasze miasto jest bardzo ładnie ozdobione. Są jarmarki bożonarodzeniowe, śpiewamy kolędy i pastorałki. Jutro mam zamiar kupić choinkę i już mamy ozdobione prawie całe mieszkanie jakimiś lampeczkami, takimi rzeczami. Brakowało nam po prostu takich rzeczy, bo nie mieliśmy jak występować, nie mieliśmy jak sprzedawać różnych rzeczy, nie mieliśmy jak pokazywać swoich talentów, wypieka na przykład. I na sam koniec chciałabym wszystkim życzyć wesołych, zdrowych świąt. W trakcie, gdy jedni z odwiedzających jarmark sprawdzali, co ciekawego pojawiło się na stoiskach, drudzy oglądali występy. Na scenie bowiem prezentowały się dzieci z przedszkoli i szkół, które tańczyły w rytm świątecznych utworów oraz śpiewały kolędy i pastorałki. Nie zabrakło też szybkich świątecznych konkursów. Atmosfera świąteczna wpływała na dobre samopoczucie i humory przybyłych.